Witam serdecznie. Dzisiaj na serwisie mamy taki oto player DJ-ski. Jest to Pioneer XDJ 700. I jaka jest usterka w tym playerze? Mianowicie, w tym playerze jest uszkodzony encoder, tak zwany dial knob. Ten encoder jest całkowicie zaklejony, także będzie nie lada wyzwanie, żeby w ogóle ten klej usunąć i w ogóle ten encoder wylutować i go oderwać od tej płyty, żeby tutaj nic nie uszkodzić, także no to też będzie wyzwanie. No i patrzcie, mamy to już pod mikroskopem. Widzicie, jest tego kleju tutaj sporo. Prawdopodobnie ten klej się dostał tam pod spód. No będzie to zadanie bojowe, powiem wam. Ale próbujemy. Także uruchamiamy po raz pierwszy po naprawie. Witam serdecznie. Dzisiaj na serwisie mamy taki oto player DJ-ski. Jest to Pioneer XDJ 700. I jaka jest usterka w tym playerze? Mianowicie, w tym playerze jest uszkodzony encoder, tak zwany dial knob. W tym encoderze powinna być tutaj też taka gałeczka do pokręcania. I oczywiście tej gałeczki nie ma, bo ona została uszkodzona, złamana i ktoś to, powiedzmy, skleił, ale zrobił to na tyle, powiedzmy, niefachowo, że klej został nalany do środka również i uszkodził nasz encoder. W ogóle on się teraz nie wciska i są bardzo duże problemy w ogóle z obracaniem go, także on jest ewidentnie do wymiany. Korzystając z okazji, że mamy player od tego samego klienta, który już kiedyś serwisował ten player oraz drugi player DJ-ski, właśnie XDJ 700 u nas, było to sporo miesięcy temu. Nagraliśmy nawet materiał z tej naprawy, ale niestety kilka części nie nagrało się, dlatego został odłożony na bok. Dlatego też, korzystając z okazji, że mamy ten player, pokażę wam również naprawę innych usterek. Właśnie w drugim playerze, tutaj będzie tamten player z taką naklejeczką tutaj. W tamtym playerze zobaczycie sobie naprawę usterek przycisków Q-Play. Właśnie wymienialiśmy mikroswitche w tamtym. Zostały naprawiane też tutaj fizycznie te przyciski, ale prawdopodobnie tą część sobie pominiemy. Zajmowaliśmy się również czyszczeniem po zalaniu, bo tamten Pioneer miał ślady zalania na płycie głównej. To sobie też zobaczycie na filmie, ale za to zobaczycie ciekawą usterkę, która nie zdarza się często w playerach DJ-skich. Tutaj stawiamy na razie kropkę i wraz z Łukaszem zostawiamy was z nutką tajemnicy. Oczekujcie cierpliwie na kolejną część. Myślę, że będziecie pozytywnie zaskoczeni. A tymczasem przechodzimy do naprawy, ja sobie sprzęt rozbieram i zreperujmy to. W tym playerze fajne jest to, że cały ten moduł wyświetlacza z płytką można sobie wyciągnąć i to jest tylko drugi moduł, także to jest super rozwiązanie. Także działamy dalej. No i mamy to. Patrzcie, jest tutaj sporo kleju. Ten encoder jest całkowicie zaklejony. No naprawdę ktoś tutaj nalał mocno. Także będzie nie lada wyzwanie, żeby w ogóle ten klej usunąć i w ogóle ten encoder wylutować i go oderwać od tej płyty, żeby tutaj nic nie uszkodzić. Także no to też będzie wyzwanie. No ale co, zreperuj to, poradzi sobie jak najbardziej. Zobaczycie sobie naprawę pod mikroskopem, co tutaj będziemy rzeźbić. No a jak widać, tu generalnie też jest kilka usterek. Jest tutaj wyłamany taki czpień mocujący. Są ślady takie, powiedzmy, zalania. Prawdopodobnie jest to skroplony płyn z dymiarki, bo w klubie się używa. Także zobaczymy, co klient na to powie. Tu również na tej płycie widać taki skroplony płyn z dymiarki.
Także być może będziemy to czyścić. Zobaczymy, co klient na to powie. To prawda, nie jest to chyba korozyjne i tak dalej, ale ja zawsze zalecam to wyczyścić, bo jednak no nie wiadomo, jak to się zachowa w przyszłości. Także cóż, działamy dalej. No i patrzcie, mamy to już pod mikroskopem. Widzicie, jest tego kleju tutaj sporo. Zarówno tutaj na płytce naszej i na tym knobie, ale na knobie nas nie interesuje, bo on i tak idzie do wyrzucenia. Tylko kwestia, czy prawdopodobnie ten klej się dostał tam pod spód. No i może być troszkę podklejony ten knob, ale zobaczymy. Generalnie trzeba będzie to wszystko najpierw zdrapać, więc spróbujemy, no zobaczymy, co tutaj się będzie działo. Także ja zaczynam działać. Wiecie co? Bezpieczniej będzie, jak ja sobie po prostu te nóżki odetnę i go spróbujemy wyrwać delikatnie, a potem sobie wylutujemy to. Klej udało się troszeczkę zdrapać, jak widzieliście. Także nie jest źle. Lekkie ryski na laminacie, ale to nie przeszkadza. Ewentualnie może solder masko zabezpieczymy. Zobaczymy jeszcze. W każdym razie próbujemy operacji tego typu, że ja sobie tu odetnę to. Tak będzie bezpiecznie zdecydowanie. Jeszcze boki. No i fajnie, bo mi tutaj czubek pękł, niestety. Także niedobrze. Szczęście, część tnąca jeszcze jest cała. To jednak się nie nada do tych boków, bo one są za twarde. Także tu już musimy prawdopodobnie sobie to wylutować i wtedy działać dalej. Także dobra, wylutowujemy to. Pozbywamy się tej cyny i zobaczymy, co dalej. Wiecie co? Jednak są problemy z wylutowaniem i tak dalej, bo jest to przyklejone. Jest inny pomysł. Wjeżdżają sprzęty. Takie. Także będziemy sobie dremelkiem to próbować uciąć delikatnie. I zobaczymy, co z tego wyniknie. Czy mi się to uda. Będzie trzeba uważać to naprawdę. I nic nie uszkodzić przy okazji. No, będzie to zadanie bojowe, powiem wam. Ale próbujemy. Jak widzieliście, to się udało bez problemu uciąć, bez żadnych szkód na szczęście, nie przeciąłem rezystorów ani nic, delikatnie można to zrobić. No i pozostaje nam ta najgorsza część, bo ona jest przyklejona mocno i teraz się zastanawiam, jak to ugryźć, żeby nie uszkodzić tam solder maski i ewentualnie ścieżek, aczkolwiek prawdopodobnie nie ma tam ścieżek, ale nie jestem pewien. Trzeba będzie ten klej jakoś albo ściąć, albo to nie wiem, co z tym zrobić, bo widzicie to. Wszystko zostało mocno zalane. Nie miało prawa w ogóle działać. Dajcie mi pomyśleć i jak wymyślę coś tutaj, to zaraz działamy dalej. Thank you.
Jak widzieliście, udało się to zrobić. Udało się zdrapać to wszystko. Oczywiście nie obyło się bez małych szkód, ale to są szkody bardzo drobne, znikome, bo w zasadzie jest troszkę laminat PCB podrapany, no ale inaczej się nie działo, powiedzmy, chcąc to usunąć mechanicznie. Można by było użyć tutaj, nie wiem, jakichś rozpuszczalników i tak dalej, ale jednak obawiałem się, żeby tutaj nie zrobić jakichś szkód na laminacie, także wolałem jednak to mechanicznie usunąć. Było przy tym znacznie więcej pracy przez to, no ale jak widzieliście, udało się. Mamy tu kupa syfu z tego, ja oczywiście zaraz to wysprzątam. No i zabezpieczyłem sobie ten podrapany lekko laminat. Nie jest on mocno zdrapany, naprawdę, uwierzcie mi. Może to tak pod mikroskopem wyglądało, ale nie jest to tak źle. Zabezpieczyłem to po prostu taśmą kaptonową, także już tutaj się nic złego nie stanie. I urwałem też przez przypadek jeden rezystor. Mam go oczywiście na boku odłożony podczas usuwania mechanicznego strążkami którymiś. Ale to nie jest problem, bo przylutujemy i będzie tutaj wszystko naprawione tak jak trzeba. No i pozostaje mi tylko po prostu wyczyścić te luty, te pola lutownicze z cyny, tej starej. No i będzie można wsadzić nowiutki encoder. Także on tutaj będzie, pasuje się, powinien idealnie. No i będzie wszystko tak jak trzeba. Także ja sprzątam sobie ten syf, ogarniam. No i co? Widzimy się na dalszych pracach. Mamy już tutaj ładnie posprzątane, także zabieramy się do pracy. Nie ma na co czekać. No i mamy to. Jest pięknie ten nasz encoder wymieniony. Ładnie klika. Jak widać, wszystko się obraca. Mam nadzieję, że będzie wszystko działało, ale raczej tak. Raczej powinno wszystko działać. Jak widzieliście, rezystor sobie też z powrotem wlutowałem. Także usterkę, którą zrobiłem, też naprawiłem. No i wygląda to całkiem nieźle, powiem wam. Troszkę było z tym męczarni. Ogólnie rzecz ujmując, jeżeli chodzi o całość naprawy, no ale jest przynajmniej solidnie zrobione i już teraz wszystko wróci do sprawności. Także mi nie pozostaje nic innego jak złożyć to z powrotem i będziemy to testować. Także do dzieła!
No i słuchajcie, mamy sprzęt już w pełni poskładany, tutaj ładnie, także uruchamiamy po raz pierwszy po naprawie. Ja już sobie tutaj pendrive'a wcześniej przygotowałem i uwaga, będzie test tego nowego naszego encodera, ale byłbym zapomniał, jeszcze wisienka na torcie, nowa gałeczka, także należy ją tutaj kliknąć. O, super. No i dobra. Jak widać, klika, przewija ładnie. Patrzcie, super działa, pięknie. Leciutko, bez zarzutu, po jednym ładnie tak samo. Jak widać, działa elegancko. Także uważam, że naprawa naszego knoba, naszego encodera, zakończyła się pełnym sukcesem. No i puśćmy sobie coś. Działa player. Ja tutaj już pozostałych funkcji nie będę testował razem z wami, tylko poza kamerą sobie jeszcze to przetestuję jak zawsze standardowo. Nam chodziło oczywiście o tego knoba. Także ta ustareczka została rozwiązana. Myślę, że warto przejść do podsumowania. Także zróbmy to. Podsumowując naprawę tego playera, przyjechał do nas z uszkodzonym, jak widzieliście, mocno zaklejonym encoderem, tym knobem, dial knob tak zwanym. Jak widzieliście na filmie, było troszkę przy tym zabawy, ale daliśmy radę. Zreperuj to jak zawsze sprostało zadaniu w 100%, także ustareczka jest idealnie naprawiona, tak jak należy, zgodnie ze sztuką. No i jak widać, tak się właśnie kończą naprawy przez kogoś, kto nieumiejętnie to zrobi. Po prostu ten knob był pęknięty, ktoś zakleił, no i widzieliście efekty, jakie były. No nie należy tak robić. Lepiej od razu to oddać do serwisu, który naprawdę się tym zajmuje. Na przykład do Zreperuj to. Jeżeli nie macie takich umiejętności i boicie się, że możecie coś uszkodzić, także no zapraszam. Tutaj jesteśmy otwarci i zawsze pomożemy wam w takich sytuacjach. O ile to możliwe oczywiście, bo czasem mogą być cuda różne zrobione, ale jak widać, da się. Także pamiętajcie, że w opisie pod filmem, jak zawsze, jest link zgłoszenia takiego sprzętu do naprawy lub innych sprzętów. Także nie zawahajcie się go użyć, a być może wasz sprzęcik trafi właśnie na film. I myślę, że warto. No i myślę, że na dzisiaj to wszystko. Jeżeli podobała wam się taka naprawa, dajcie lajka pod filmem, będę za to bardzo wdzięczny. Niech się niesie, zostawcie jakiś komentarz, może opowiedzcie o jakichś swoich przygodach z playerami DJ-skimi. Może wy mieliście jakieś poważniejsze zalania, jakieś cuda dziwy, jakieś dziwne, nietypowe usterki. Dajcie znać w komentarzu, opowiedzcie swoje historie, będzie miło poczytać. A może właśnie taka historia da komuś do myślenia, żeby bardziej dbać o sprzęt, wszystkim DJ-om, którzy używają sprzętu w klubach i często nie szanują tego sprzętu, bo to klubowy. Dajcie znać też w komentarzu, czy może wy byście postąpili troszeczkę inaczej w demontażu tego zaklejonego knoba. Może macie, powiedzmy, ciekawe rozpuszczalniki, nie bardzo jakieś takie agresywne i nie bardzo szkodzące zdrowiu, które rozpuściłyby ten klej, a nie uszkodziły PCB. Dajcie znać, bo może coś takiego ciekawego macie. A jeżeli chcielibyście oglądać więcej tego typu napraw, jak i również innych sprzętów DJ-skich, audio, laptopów i tak dalej, zasubskrybujcie kanał, aby być na bieżąco właśnie z tego typu naprawami. Także gorąco do tego zachęcam. A widzę, że właśnie sporo z was ogląda filmy, ale jeszcze nie subskrybuje. A wiedzcie, że subskrypcja jest ważną rzeczą. Także zachęcam jeszcze raz gorąco do tego. No i na dzisiaj to wszystko. Ja się z wami już żegnam. No i co? Mam nadzieję, że do zobaczenia, do następnej ciekawej naprawy. Także trzymajcie się ciepło. Hej!